Witam kochani bardzo serdecznie. Ja nazywam się Krzysiek Piersa i dzisiaj opowiem wam jak wyglądają targi książki, dlaczego to taka ważna impreza, która potrafi zweryfikować niejednego jednego pisarza i nie jedno wydawnictwo, jednocześnie dlaczego warto uczestniczyć w ogóle w targach książki. Ale zanim w ogóle przejdziemy do sedna, oczywiście zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, komentowania i kupowania moich książek. Zwykle mówię o tym na końcu, a teraz bowiem o tym na początku. Ale zaskoczenie, co nie? Targi Książki to wyjątkowa impreza, bez względu na to, czy mamy na myśli wielkie targi, jakimi są Warszawskie Targi albo Krakowskie Targi Książki, czy mamy na myśli bardziej lokalne imprezy, takie jak Opolskie Targi Książki albo Wrocławskie Targi Książki, to nadal są to imprezy bardzo ważne, bardzo istotne, na które warto jechać. I na tych targach przychodzą całe masy, całe tłumy ludzi, Którzy chcą kupić książkę. Oni oczywiście idą dla konkretnych autorów niejednokrotnie, że chcą zobaczyć mroza, chcą zobaczyć Bondę albo jakiegoś innego autora, ale są też sytuacje, w których po prostu przechodzą przez całe stoisko, patrzą, widzą jakąś książkę, którą chcieli kupić, gdzieś ją widzieli w internecie i teraz mają okazję zobaczyć ją z bliska. I dlaczego warto w ogóle jeździć na targi książki? Jak to w ogóle wygląda? Dla wielu wydawnictw, targi książki to jest pewna weryfikacja. Dla mnie osobiście, jeżeli wydawnictwo nie jeździ na targi książki, to samo sobie obcina naprawdę duże pole promocyjne bo możemy robić posty na Facebooku, możemy robić różnego rodzaju reklamy, ale jeżeli nasza książka nie jest dobrze dystrybuowana, a dobrze dystrybuowana to mam na myśli właśnie Empik chociażby, więc jeżeli nie mamy Empiku, no to targi książki są dla nas naprawdę takim mocnym punktem, na którym możemy się odbić. Jeżeli jest wydawnictwo, które nie jeździ na targi książki i nie ma promocji Empikowej, no to na czym na Boga chce zrobić ten nakład, gościu, prawda? Z czego to macie wyjść w tym momencie? Jasne, targi potrafią nie opłacać się niejednokrotnie, nawet dużym wydawnictwem, bo jeżeli liczysz to, że musisz opłacić stanowisko, a stanowisko potrafi kosztować od 500 zł do 2000 a nawet więcej, jeżeli to jest naprawdę dobra lokalizacja, to jeszcze opłać hotel dla osoby, która będzie to sprzedawać, opłać paliwo, opłać dostarczenie książek i nagle okazuje się, że nawet jeżeli sprzedasz kilkadziesiąt, kilkaset egzemplarzy, to nadal możesz nie wyjść na zero, bo masz tak duże koszty do poniesienia. Więc wiele wydawnictw nadal patrzy na targi książki jako coś takiego promocyjnego przede wszystkim. Ale nadal jeżeli jest to promocja, to nadal jest to gigantyczna po prostu promocja. Sam jako autor wychodzę z założenia, że nawet jeżeli spotykam się z sytuacją, w której wydawca nie płaci za mnie za targi, bo to też jest pewna dżentelmeńska sprawa, że większe wydawnictwo po prostu płacą za autorów, którzy mają przyjechać na to, bo to jest w ich interesie, żeby autor przyjechał, nie? No jakby ja mam inne rzeczy do roboty, żeby spędzać weekend, nie? Ale ja wychodzę akurat z założenia, często mogłoby się wydawać głupiego, bo ja mam gdzie się promować, dlatego ja tyle nie jeżdżę na konwenty na przykład, nie zależy mi, bo mam 20 Spotkań autorskich miesięcznie, więc jakby dodatkowe spotkanie autorskie w weekend dodatkowo, które jest moim weekendem wolnym, to jakby nie przepala mi styków, nie? Ja to mam w tygodniu od poniedziałku do piątku. Po co mi to jeszcze dodatkowo? Dokładnie to samo w weekend, tylko że za darmo i ja za to zapłacę, prawda? Bo promocja. Promocja, która mnie kosztuje kupę kasy. Ja potrafię patrzeć na to w ten sposób, ale jednocześnie targów książki nie omijam, dlatego że targi książki to jest moment, w którym mogę spotkać nie tylko ludzi, którzy są zainteresowani moją literaturą, ale ludzi zupełnie nowych, którzy mogą się zainteresować mną, moją twórczością, i to nie tylko polega na tym, że zainteresuje się mną, że hej kupią moje książki, ale mogą się mną zainteresować dużo większe wydawnictwa. Ja z samym Jaguarem poznałem się w ten sposób, że spotkaliśmy się właśnie na, jeśli dobrze pamiętam, katowickich targach książki babki zobaczyły, że chodzę, staram się, że jestem gość dynamit po prostu i z tym gościem będzie warto współpracować. I to bardzo często się na to przekłada. Też nie jeden autor dał się poznać właśnie w ten sposób, że jeździł właśnie na spotkania autorskie, jeździł na targi właśnie książek i. Inne wydawnictwa większe wtedy widziały, że hej, widzę tego gościa po raz kolejny, i po raz kolejny, i po raz kolejny. I ten gość cały czas nie rezygnuje, cały czas pisze nowe rzeczy, cały czas dostarcza swój produkt, więc warto będzie z nim kiedyś w przyszłości może porozmawiać. Niejednokrotnie się takie kuluarowe rozmowy odbywają gdzieś tam w czwartek, na przykład, targowy, albo w niedzielę targową, kiedy już jest takie zgliszcza, są, można powiedzieć, i wtedy też wydawcy niejednokrotnie potrafią pogadać z jakimś autorem: że hej, no jak, jakby co, to wiesz, tutaj jest moja wizytówka, nie? I też w drugą stronę, bo autorzy też też mogą przyjść, jak widzą, jakiś jest fajny autor, który ma fajne już książki, może przyjść do wydawnictwa wtedy i powiedzieć: Słuchajcie, ja mam parę książek i bardzo chętnie bym je wydał z wami. Targi książki to w mojej osobistej ocenie dobry punkt taki weryfikacji promocji internetowej. To znaczy, bardzo często widać to, że jeżeli książka jest obecna w internecie, no to potem, kiedy widzimy ją na targach książki, to może chodzi o znam tą okładkę i to uczucie o znam tą okładkę, potrafi przeważyć, że rzeczywiście kupimy tą książkę. Ja sam niejednokrotnie potrafię kupić książkę to na przykład na warszawskich targach fantastyki, że widzę okładkę, z którą obyłem się już po prostu gdzieś tam w przestrzeni internetowej i wtedy tą książkę rzeczywiście kupuję, jeżeli mnie zainteresuje, bo jeżeli ta książka dalej wydaje mi się literackim barachłem, to bez względu na to, jak bardzo obczaję się z okładką, to i tak sobie tej książki po prostu nie kupię. Ale mam wrażenie, że targi to jest fajne miejsce w weryfikacji dla takich napinaczy internetowych, takich farmazoniarzy troszeczkę, to też jest bardzo fajne miejsce. Z wydawcami tak na przykład widzę takie, wiecie, nowe, nowe, powstałe Nowe wydawnictwo, które będzie takie zupełnie inne, zupełnie w kontrze, wydające mądre książki i wyjątkowe książki. Świetnie nam idzie, bo wiecie, w internecie bardzo łatwo jest tworzyć taką politykę sukcesu, pokazywanie takiego sukcesu, który w ogóle może nie występować. Możemy mówić, że podpisaliśmy mnóstwo książek w przedsprzedaży, kiedy tych książek było na przykład 15, albo możemy powiedzieć, że cały nakład się sprzedał, no tak, bo jak nakład miał 100 egzemplarzy, no to nakład się wyprzedał, nie? I to potem widać na targach książki, gdzie nagle ten gość albo ta gościuwa, którzy mieli Gigantyczne podobno nakłady i ogromne wydawnictwo. No nagle się okazuje, że oni stają sami na tym wydawnictwie, że to całe wielkie wydawnictwo to tak naprawdę trzy osoby i mają jakieś zabiedzone stoisko gdzieś tam w rogu. I to stoisko jest ani nieozdobione ładnie, ani nic. Widać od razu, kto się zna na pijarze, kto się w ogóle nie zna na pijarze. Jak jakieś wydawnictwo ma ładnie wyeksponowane te książki, ma jakieś ładne ozdoby, coś, coś robi w tym kierunku, żeby przyciągnąć tego czytelnika, no to widać, że te wydawnictwo też ma pewne pojęcie o tym, co robi. Robi. Mięta fajnie to w tym momencie robi. Mięta jest takim świeżym wydawnictwem, które bardzo chętnie obserwowałem, właśnie, że no pokażcie, co potraficie teraz, nie? Bo w internecie to każdy potrafi ładne posty zrobić, ale zobaczymy, co będzie na żywo. I powiem wam, że widać to u nich na przykład, że fajnie to wszystko mają ograne, fajnie to im idzie, więc tu tak całkowicie powiedziałbym bezstronnie chwalę mięta. Ale też Wesper na przykład coś takiego robi, że Wesper też ma to wszystko bardzo ładnie poukładane, że te wszystkie banery potrafią być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Widać to po wydawnictwach, które Wydawnictwo stara się to zrobić, które się tego nie stara zrobić. Paradoksalnie, samowydawcy mają bardzo ładne zawsze stoiska, bo to są ludzie, którzy nie skąpią na autopromocję i to zawsze ładnie wygląda, bo tam mają maskotki, mają makiety niejednokrotnie, gry planszowe i to zawsze bardzo fajnie wygląda i przyciąga uwagę. Jedyne, co bym na pewno powiedział samowydawcom, to trochę mniej napastliwości. To nie jest wniosek do wszystkich samowydawców, bo są tam też tacy, którzy są naprawdę w porządku, naprawdę spoko, ale jest tam też kilku akwizytorów, którzy potrafią. Tak, weź, 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 zobacz, kup moją książkę, kup moją książkę i takie wciskanie totalnie tej książki I to nie jest tworzenie relacji z czytelnikiem. I tak, ty sprzedasz tą książkę w tym momencie, ale ty nie stworzysz relacji z czytelnikiem, a chodzi też o to, żeby stworzyć relacje z czytelnikiem. Targi książki to też fajne miejsce, żeby sprawdzić troszeczkę, jak wygląda nasz czytelnik, bo targi książki to są właśnie targi z pisarzami i z czytelnikami, więc możemy zobaczyć, kim jest nasz czytelnik, dla kogo my piszemy. I wiecie, jak dociera do człowieka, że 80% Procent targów książki to są kobiety. Że to są kobiety powyżej no, 30 roku życia, że to są rodziny bardzo często, że to jest mama, tata i dziecko i podchodząc do wydawnictwa na przykład szukają, no, szukam dla dziecka jakiejś bajki, a dla mnie też jakiś kryminał, erotyk czy coś podobnego. Zaczyna nam mówić to, jaka jest moda, jakie są targety, jak to wygląda, kto kupuje te książki, nie łatwo można wtedy na to zwrócić uwagę. Łatwo wtedy podpatrzeć też bardzo proste wzory, no, jakby gdzie zbierają się największe tłumy, nie, obok jakich wydawnictw zbierają się największe tłumy. Jakie okładki działają, a jakie okładki nie działają? Jacy autorzy działają, a jacy nie działają? Jakie gatunki literackie działają, a jakie nie działają? Co sprzedaje się, a co nie? Więc pod względem czystej wiedzy branżowej to bardzo dużo rzeczy można się na targach nauczyć naprawdę. Targi też uczą pisarza tego, że świat wydawniczy to bardzo mały świat, że ci ludzie się naprawdę dobrze znają i ci ludzie nie mają kosy między sobą. To nie jest tak, że nie wiem, fabryka z SQN-em się ściera lira albo filia i znak i, i marginesy to się tam nienawidzą. Ci ludzie się widzą na wszystkich imprezach cały czas, potem potrafią iść wszyscy razem na piwo, potrafią mówić, hej, macie ładowarkę, albo hej, macie może paletę pożyczyć, bo muszę książki załadować, nie? Albo macie nóż do paczek, bo potrzebuję to wszystko poukładać, taśmę klejącą, czy cokolwiek. To się zdarza po prostu. Ci autorzy też potrafią przeskakiwać między wydawnictwami i tam nikogo to w ogóle nie dziwi w jakiś tam szerszy sposób, że autor był tu, potem idzie tam, gdzieś obok wydawnictwa. Jeśli dobrze pamiętam, Gapiński się chyba nazywa i też go widziałem najpierw na mięcie, potem na Wasposie go chyba widziałem. Tak, w Opolu to była fajna sytuacja, bo te wydawnictwa były obok siebie dosłownie, więc to też było fajne. I tam wiecie, nikt kosy nie ma z tego tytułu nagle, nie wiem, że porwą ci namiot. To też jest taka rada, że nigdy nie kłóć się z wydawnictwem. Możesz się rozstać z wydawnictwem, ale staraj się być kulturalny, staraj się zachować jakąś normę społeczną, jeżeli chodzi o zachowanie, bo wkurzysz jednego, to ten jeden pójdzie do swoich 3, 4, 5 znajomych i bardzo dobrze obgadać że jesteś furiat, że jesteś niekulturalny, że jesteś bucem i że nie warto z tobą po prostu współpracować, to też potrafi potem pójść taka łatka po autorze, więc warto o tym pamiętać, tak od razu mówię na przyszłość. Jest mocną weryfikacją tego, co się sprzedaje, co się nie sprzedaje, zawsze targi. Dla mnie to jest zawsze chichot fantastyki, na zasadzie, że fantastyka mówi, że się na przykład w ogóle nie sprzedają te dziady polskiej fantastyki, a ja widzę potem kolejki, wychodzi z stoisko, nie wiem, fabryki albo sqn i wychodzą te takie turboklasyki takie, albo w się w powergraphie i się właśnie te dziady, te stare klasyki to się sprzedają po prostu aż gęsto i potem się zastanawia, no i no, 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 jak tam, gdzie, gdzie ten upadek, nie? Gdzie, gdzie ten upadek tego wszystkiego? Albo widzę, że no, to ta, ta ambitna fantastyka to się tak turbo sprzedaje nagle, nie? I wychodzi jeden, drugi, trzeci wygłasza takie poematy na temat tego, jak to mądrzy czytelnicy mądrą fantastykę czytają, a potem się okazuje, że gościu ma zabiedzone stoisko i tam może 10 książek zeszło, bo ktoś współczuł po prostu człowiekowi i kupił to książkę. Ja też widzę coś takiego, że ludzie przed targami to potrafią być tacy bardzo szerocy. W internecie autorzy i wydawcy, młodzi wydawcy, młodzi pisarze to potrafią być szerocy. Teraz pozamiatamy, nie? To teraz weryfikujemy to wszystko, nie? I potem, wiesz, idziesz na jedną imprezę targową, która wychodzi ci tysiąc złotych na minusie, bo musiałeś dojechać, musiałeś opłacić stanowisko, musiałeś wszystko zrobić, a nie ma zwrotki, super, nie? Nagle potem drugie takie targi, trzecie takie targi i ten mały wydawca już taki nie jest, taki szeroki w internecie, już nie psią czy teraz na wszystkich dookoła. Już nie wyzywa wszystkich dookoła. Już ten autor też nie wyzywa wszystkich dookoła. Znaczy autor potrafi jeszcze pójść w skrajność dalej, że będzie atakować, że o to bo to wszyscy debile tam się zbierają i tam nie było mądrych ludzi. Więc to też się potrafi zdarzyć, ale wydawcy nagle bardzo weryfikują swoje podejście, że ta książka to nie jest tylko misja, tylko ta książka też się musi sprzedać, że to jest produkt. I nic tak nie uczy rzeczywiście i wydawcę i pisarza, że książka też jest produktem, że nawet jeżeli chcesz sprzedać coś ciekawego, ambitnego, fajnego, Innego. zadać pytanie czytelnikowi. Ja staram się zawsze w książce zadać jakieś pytanie czytelnikowi, poruszyć jakiś ważny temat. To nadal ta książka musi być produktem, musi się dobrze sprzedać. Warto o tym po prostu myśleć. Dla autora targi książki to często jest pomoc po prostu sprzedażowa, jakby mi zdarzało się nosić paczki, mi zdarzało się pakować rzeczy i to nie jest jakieś uwłaszające dla autora, nie? Po prostu widzę gościa, który pakuje wszystko, to ja mu po prostu pomogę, nie? Albo pomaganie na sprzedaży w jakimś stopniu. Pod tym względem potrafi to przypominać bardzo bardzo self-publishing? Nie ja, ja nie mam z tym problemu na zasadzie, żeby pomóc wydawcy. Ja nie mam takiego nastawienia, że ja będę teraz autorem, który po prostu siedzi i pachni przez 8 godzin bite i kto do mnie podejdzie, to podejdzie. Ale to też warto wiedzieć, nie? że jak idziesz na targi książki, no to też właściwie troszeczkę pracujesz tam. Na pewno też się bardzo dobrze bawisz, bo masz wielką okazję, żeby wreszcie porozmawiać z wieloma autorami, żeby spotkać autorów, na których ci naprawdę zależy. To jest fajne, kiedy się znacie w jakiś sposób, że się rozpoznajecie. To jest, to jest mega. Dla mnie na przykład to są. Zawsze mega takie sytuacje, że chcę porozmawiać z jakimś autorem, nie? I miałem takie akcje już, że to ja chciałem przyjść po autograf i w ogóle, a ten autor mnie zna, ten autor mnie kojarzy z internetu. I ja dostaję wtedy mózgu krecika, i tak, a on mnie kojarzy! Ja cię kręcę, on mnie kojarzy! Jak super, nie? Ale super, mi zwykle styki wysadza w takim momencie. Ale to jest naprawdę, naprawdę fajne. Też to jest fajne zderzenie z czytelnikami, którzy rzeczywiście przychodzą. I dzień dobry, przyjechałem specjalnie na te targi, żeby się z Panem spotkać. I mam Pana książkę, jakąś tam, którąś z kolei chciałem poprosić Autograf i chciałem tutaj kupić nową książkę pana. Też czytam i oglądam, i jest super, nie? I to są też fajne rzeczy na targach, to są mega rzeczy na targach i to daje niesamowitego powera, żeby pisać książki. Ja mam dużo motywacji na to, żeby pisać po spotkaniach właśnie na targach książki i zauważyłem, że też autorzy, którzy jeżdżą na targi książki, też mają takie myślenie, że pojechali i są tacy naładowani energią, i to widać po nich po prostu. Jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej materiałów dotyczących pisania książek, polecam wam serdecznie swój profil patronacki, gdzie mamy grupę patronacką, gdzie Publikuję co tydzień filmiki specjalne Q&A dla swoich patronów, więc zachęcam bardzo serdecznie, jeżeli masz jakieś konkretne pytania, polecam próg nawet związany z indywidualną konsultacją, bo też taki próg jest dodatkową gratką, może być fakt, że zawsze kiedy publikuję nową książkę, no to patroni dostają ode mnie książkę w prezencie, więc jakby zwrotka patronacka jest znaczna, można powiedzieć, a biorąc pod uwagę, że ostatnio dość często publikuję, warto warto być tym patronem rzeczywiście. Jeżeli szukasz kursu jakiegoś dotyczącego pisania, no to oczywiście serdecznie. Polecam swój kurs na warsztatowni od zera do bestsellera, gdzie pokazuję od tego, jak zacząć pracę nad tekstem, jak poprawiać tekst, do tego procesu, jak wygląda wydawanie książki, praca na umowie wydawniczej, jak wygląda rozliczanie książki, zarówno jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, jak i bez działalności gospodarczej, jak wygląda organizacja spotkań autorskich, i ile faktycznie zarabia pisarz, ile możemy zarabiać na pisaniu książek. No i oczywiście polecam Ci swoją literaturę, czyli kroniki światozbioru. Polecam serdecznie Liceum ogółu, magiczne. Polecam serdecznie camgirl, komputerowego ćpuna 2.0, złotą rybkę w szambie, więc jeżeli szukasz literatury, a chcesz wesprzeć mój kanał, to oczywiście też serdecznie polecam. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Tyle ode mnie i jak zawsze kochani, dziękuję serdecznie za to, że jesteście, dziękuję, że mnie słuchacie. Z mojej strony to wszystko jak zawsze na razie, do zobaczenia i do usłyszenia.